Cześć. Światłowód sobie fajnie śmiga. Przed chwilą widzieliście kadr z filmiku świątecznego, który dla Was przygotowuję. Będzie on puszczony, myślę, że w Wigilię. Kolejną rzecz. I chciałem Wam zaprezentować tak zwane EDC, czyli Everyday Carry. EDC to jest nic innego jak rzeczy, niezbędne rzeczy, które nosimy ze sobą codziennie. Tak więc moje EDC ogranicza się do tej torby. Jest to zwykła torba, jakaś tam chyba z rezerw, albo dokładnie. W tej torbie popuszczało już dosłownie wszystko, ale ma tutaj jedną główną przywrótkę, jedną dodatkową taką. Tutaj zazwyczaj laptop sobie spoczywał, tutaj tam jakieś pierdoły, tutaj ma na zamek jedną przewrótkę mniejszą taką, o, i tu też taką większą, zewnętrzną, na jakieś dodatkowe pierdy. Tak więc to jest podstawa tego EDC, aczkolwiek to bardziej w zimie użytkuję. Już się pościerała, myślę, jakąś skórzaną fajną kupić z Lasockiego, albo jeszcze lepszą, żeby był spokój. No i zaczynamy. Podstawowa rzecz, zegarek. Zegarek z Timexa to jest bodajże, zaraz Wam powiem, to jest T2N700. On kosztował około 500-600 zł. Już trzeci raz wymieniam pasek, co rok wymieniam pasek, bo jest to jasna skóra, mniej więcej podobny kolor do tej. Od środka to jest na zewnątrz właśnie taki kolorek. No i ona strasznie sztywnieje, parcieje, nabiera koloru potu, szczególnie w lecie, tak więc na zimę wygląda w taki nieciekawy oto sposób. No nie da rady nic z tym zrobić, ani zaimpregnować, ani nic innego, także muszę to wymieniać. Zegarek jest fajny, bo posiada Indiglo, czyli to podświetlenie takie, fajne całego ciferblatu. Posiada wskazówki oczywiście, sekundnik, posiada też stoper z tak zwanym flyback chronograf, i naciskamy, on sobie od razu zeruje, szybko możemy kolejną partię sobie liczyć. Posiada też datownik, fajnie można sobie ustawić, posiada drugą strefę godzinną, także oprócz tej można sobie ustawić jeszcze jedną. Jest cieniutki, niezawodny, bateria już nie była 4 lata wymieniana, fajnie chodzi. Kapitalna sprawa. Ogólnie Timexa bardzo polecam. Myślę nad jakimś jeszcze egzemplarzem sportowym albo takim typowo military. No i portfel jakiś tam, nawet chyba od teściowej dostałem. Tak więc mamy tutaj standardowo bilony, gotówkę, jakieś tam wizytówki, i tutaj właśnie się mieści to, co jest ważne. Tylko to mam w portfelu dodatkowego. Jest to nic innego jak karta survivalowa, tania, chińszczyzna. Z tych tanich chińskich kupiłem. Momencik. Dokładnie. Tak więc tania chińszczyzna. Jakiś tam śrubokręcik, ostrze, piłka, nożyki, otwieracz, linijka. Tak więc jakieś tam kluczyki na dziesiątki i tak dalej. Tak więc coś można z tym zawsze zrobić. Jakiś kawałek metalu, stali, który zawsze można jakoś użyć. Tak więc to się przydaje. Przejdźmy dalej. I kolejna rzecz. Tutaj mam Swiss scyzoryczek, taki malutki. On posiada tutaj ostrze. Posiada tutaj pilnik. Proszę. Z drugiej strony posiada nożyczki, które troszeczkę już się popsuły, ponieważ moment. Ponieważ nie ma w nich sprężynki. Posiada nożyczki, w których nie ma już tej sprężynki tutaj, która by odbijała, ale są naprawdę mega ostre. Nie były nigdy ruszane, ostrzone.
Zawsze tam paznokcia dotknął jakiegoś zadziora, czy też jakąś drzazgę wyciągnął, pomogą wyciągnąć. Widzimy to ostrze, jest naprawdę jeszcze ostre, fajne. No i tutaj wykałaczka nie wytrwała, plastikowa złamała się. Tutaj mamy jeszcze pęsetę, która ma się bardzo dobrze i funkcjonuje dalej w porząsiu. Tak więc, jeśli chodzi właśnie o EDC, to jest pierwsza część. No i tutaj mamy marketowy za dosłownie 15 zł, jakiś Top Tools, Multitool. Przede wszystkim zależało mi na kombinerkach przy sobie, bo często mi są potrzebne, a nie mam. Jakaś tam sprężynka ogranicza ruch, to jest docinanie. No i to są to właśnie te kombinereczki, które nawet dają radę. Tutaj posiadają pilnik, nożyk, ostrze z otwieraczem, śrubokręt płaski, z drugiej strony zwykłe ostrze, śrubokręt krzyżakowy, też śrubokręt płaski i taką piłkę tego pokroju. Tak więc, no, to jest mój EDC. Więcej póki co mi się nie przydało. Nie zastanawiałem się nawet nad innymi rzeczami, tak więc to jest w zupełności wystarczające dla mnie. Nie jest mi nic innego potrzebne. Z takich rzeczy jeszcze w lecie to ten baofeng, z którym już się zapoznaliście. Jeszcze jego sobie używam. On jeszcze jest mi potrzebny często, prawda, w lecie. Wiadomo, ma tu latareczkę, radyjko jakieś tam także. Kapitalna sprawa. No i prócz tego to wszystko jest zamknięte w tymże zestawie. Tak więc jakby coś jeszcze się zmieniło, będę zawsze to aktualizował, bo jak wiadomo, cała sprawa z ASG spoczywa sobie tutaj. To jest moje całe ASG. Obydwie kamizelki terrorysty i antyterrorysty, można powiedzieć. Na górze jest kałach. Tutaj mamy jeszcze resztę oprzyrządowania, akumulatory. Tak więc tylko zaopatrywać się w pociski, w amunicję, w gazy bojowe i można śmiało bawić się w ASG, ale to może jakoś na wiosnę albo w lecie. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Już teraz życzę wesołych świąt do siego roku. Myślę, że jeszcze jakieś oficjalne życzenia złożę i w święta, i przed nowym rokiem. Ale na tą chwilę już wszystkiego najlepszego, bo to jest najważniejsze, i dużo zdrowia, bo to jest podstawą. Tak więc zapraszam do kolejnych filmików i do zobaczenia.